Siemano. Z tej strony Filo. A to 36. odcinek z gry Wiedźmin 1. Ej, muzyczka zajebiście się wkomponowała, musicie to przyznać. Tak, witam was w rozdziale 4. Wiele się pozmieniało ostatnimi czasy, tak? Okazało się, że Adda jest nie najlepszą osobą. Współpracuje z salamandrami. Zabiliśmy magistra. I Triss nas teleportowała w to miejsce. I też mieliśmy bardzo ciężką potyczkę z królową Kikimor. Ej. Słyszycie to? Taki fajny soundtrack tu jest. Kuźba mać. Naprawdę, ja bym chciał bez cięć chyba ten materiał praktycznie zrobić ze względu na tą muzyczkę, ale no nic. Na tę muzyczkę. Zobaczymy, czy kapłan Vodianoi nas lubi, czy nas wyzywa. A ja Geralt, miło mi. Aż tak dobrze nie mówię w waszym języku. Ja mówić wasz język bardzo dobra. Rzeczywiście. Porozmawiajmy. Twoja klękać przed panem, my rozmawiać, twoja nie klękać. Ty być tak lubiol, my nie rozmawiać. Mam złożyć hołd pani jeziora? Dobrze rozumiem? I tak być. Dobrze. Wielkie uklęknięcie. Tak wiele ono znaczyło. By rozmawiać. Masz jakieś zlecenia dla kogoś, kto dobrze włada mieczem? Ludzie być wielko wrogami Vodianoi. Oni wynajęli zły wielki wiedźmin. Aby zabić dużo Vodianoi. Tylko zdolność w krypta, by chcieć kochać ludzie. Ale ludzie pływać w nasze wodę. Inny wiedźmin? Berengar żyje? Tak być. On nie kochać upiornych krypta. Muszę z nim pomówić. Bywaj. Pozwól jeszcze, że sobie pogadam, kapłanie. Bo tu możemy, że nam powiedzieć o Berengarze, a... O! Jak powiedzieć wiedźmin w waszym języku? Wiedmolol? Ból musieć być. Bez bóla wychodzi głąb. Świetnie. Zatem jestem wiedmolol ból. Tak, Wiedmolol. Nie umiem tak dobrze, ale to jest wiedźmin. Czy wszystko tak się będę witał. Bo smutność wielka. Spokoju nie być w mój dom. Przykro mi. By rozmawiać. Bywaj. Dobrze, a z tym obrazem coś mogę zrobić? Pewnie... O! Dobra, czekajcie, tu się mogę naczytać. Wykazać się swoją umiejętnością czytania. Wiem, że nie każdy z nią ją posiada, tak? A szczególnie w języku polskim, zaledwie tylko 50 milionów ludzi. Albowiem Pani Jeziora jest boginią starszych ludów. Jako takowa, wielką mądrością oraz mocą się cechuje. Która zdolna jest nawet nienawiść i chciwość jednym zdaniem pokonać. Jedno zdanie tylko pani powiedziała. Jedno zdanie tak prawdą przepełnione, że ani ludzie, ani Vodianoi nie mieli wyboru, bo prawdzie ostatecznej odmówić nie sposób. I tak dłoń człowieka miękką skórą powleczona prawicę łuskową ścisnęła. Dary sobie wzajemne przekazując, ludzie i Vodianoi pokój zawarli. A cóż to za dary były? Szczero złota bransoleta założyciela wioski. Rytem mistrzowskim zdobiona, w ręce Vodianów trafiła.
Spojrzał wówczas stary Wodian na pani oblicze i tak rzekł. Kiedy ty chcesz, wszytek świat powodzią zatonie, a kiedy chcesz, od ognia jako źdźbło spłonie. I za nie mówiły ludziska na widok rzeźby misternej, alabastrem się mieniącej. I wielkie ucztowanie na brzegu jeziora w przecudnej krainie się odbyło. I ja tam byłem, miód i wino piłem. Także mamy tutaj historię. Rozumiem, że tylko mieszkańcy brzegu tutaj taki pokój mają zawarty. No ale nic. Zobaczymy, co tutaj Driada Najada robi. Niestety będziecie musieli mieć cenzurę. Witaj, białowłosy wojowniku. Witaj. O, gdyby nie moje zmartwienie, chętnie zaprosiłabym cię do wspólnej kąpieli. Co cię trapi? Porozmawiajmy. Co cię trapi? Nie pamiętam, jak to było. Borikson Reto, pozdrawiam. Mówiłaś, że masz zmartwienie. Och tak, to okropne. Kiedy pływałam przy świetle księżyca, zgubiłam mój śliczny naszyjnik z turkusem. A to prezent od pani jeziora. Gdzie zażywałaś kąpieli? Zazwyczaj kąpię się w jeziorze, korzystając z plaży tutaj lub na wyspie. Ale tego wieczora pływałam w rzeczce niedaleko wioski. Niestety, wszędzie tam kręcą się utopce pod wodzą tego okropnego Zefira. Zefir? Kim jest Zefir? Kiedyś był jednym z najsłynniejszych wyzimskich złodziei. Potrafił poruszać się szybko i cicho, jak wiatr. A jaki był z niego gładysz? Kim jest teraz? Zgubiła go własna chciwość. Kiedy uciekał kanałami z workiem pełnym łupów, nie zdołał utrzymać się na powierzchni i utonął. Teraz jest topielcem, ale stare przyzwyczajenia pozostały. Nadal kradnie. Owszem, jestem pewna, że ma mój naszyjnik. Zawsze jednak chronią go inne utopce. Poszukam twojego naszyjnika. Och, dziękuję, jesteś wspaniały. Nie mam złota, żeby ci zapłacić, ale posiadam kilka przydatnych drobiazgów. Jakiś... Na pewno któryś ci się przyda. Zatem umowa stoi. Poczekam na ciebie na drugim końcu plaży. Jest tam urokliwa zatoczka. W wodzie odbijają się srebrzyste promienie księżyca. Jak znajdę Zefira? Jak zabijesz wystarczająco wiele utopców, ten parszywiec sam się zjawi, żeby sprawdzić, co się dzieje. Pamiętaj, oni wychodzą tylko nocą. Akurat ją mamy. Gdzie znajdę utopce? Szukaj ich nocą. Najwięcej kręci się tu, na brzegu. Jeśli pożyczysz od rybaka łódkę, będziesz mógł przedostać się na wyspę Rybitw. Tam zawsze można kilka znaleźć. Poszukałabym też nad rzeką w pobliżu wioski. Kim jesteś? Jestem Najadą, nimfą wodną. Aha. Służę pani jeziora. Myślałem, że Driadą, ale dobra, to Najada, to nimfa wodna. Bo tam w Gaju Druidów była Driada chyba, nie? No tak mi się wydaje. I tutaj mamy nimfę wodną, ale obydwie wyglądają tak samo. Także idziemy sobie ścieżką i kurde, zapoznajemy się z nową okolicą. Jest tu bardzo ładnie na pewno, fajnie. Fajnie wygląda ten region, podoba mi się. Tutaj będę chciał biegać, myślę, że nawet, bo na bagnach to właśnie nawet mi się jakoś bardzo nie podobało, ale to też mi wkurzało, bo kurde, potwór za potworem wychodził i się nie dało normalnie przebiec, nawet za dnia. A tutaj w nocy nawet mamy spokój, więc pasi mi coś takiego. Mamy jakiś dom, ale... Nie możemy wejść. O, są drzwi. Dobra. Chata króla rybaka. Król rybak. Witaj. Przypuszczam, że jesteś rybakiem. Nie mylę się? Tak. Cóż, interesuję się okolicą zawodowo. Jestem wiedźminem. Czy w jeziorze są jakieś potwory? Amfizbeny, żagnice, żyrytwy? Nie? Może jakiś smokożółw? Rozumiem. Jezioro jest bezpieczne. Skoro już rozmawiamy... Mogę użyć twojej łódki? Bywaj. I kolega możliwe, że stracił język. No ale dał nam pozwolenie, chociaż tak to... Tyle dobrego. Dobra, zanim... Tam sobie popłyniemy. O kurde, i co tu pod wodą jest?
takie ten miasto też będzie. Ciekawy jestem, czy też będziemy mogli pływać sobie w ogóle swobodnie łódką, czy nas przeniesie. Pewnie przeniesie nas, no bo nie ma łatwo, jest jakaś wiwerna. My tylko na brzeg chcemy pójść, a na brzegu mamy właśnie utopce. I żaby. Też warto zauważyć. O, jakiś elf się bije z utopcem. To ciekawe. Skonasz u moich stóp! Okej. Okay. Tutaj zabiliśmy jeszcze w dwóch innych miejscach. Dobra, czaję bazę. To wszystko fajnie, tylko teraz potrzebuję jakiejś nowej osoby, które będę mógł sprzedawać te wszystkie rzeczy. Mam nadzieję, że w wiosce się znajdą takowe, bo tutaj będzie mi to zalegało w ekwipunku. Dobra, pozbierałem co chciałem. Pogadajmy z elfem. On strzeże jakiegoś wyjścia do jaskini. O, dzięki. Czyli wiem, że to skojatel. Kiedy wreszcie będziemy mogli porządnie zjeść? Nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ale jak dobrze rozumiem, to w tej jaskini mamy resztę elfów. Wow, i to ile? Wracam w góry Sinę. Okej. Okay. Czyli jakieś miejsce ich przygrupowania, można powiedzieć. Elf rzemieślnik. Kiedy to się skończy? Kedmid, witaj. W czasie wojennej zawieruchy niewielu zwraca uwagę na piękno i harmonię. Ja dbam o to, aby ich nie zabrakło. Tworzę przedmioty wedle życzenia klienta. Jesteś rzemieślnikiem? Rzemieślnik wyrabia przedmioty wyłącznie użytkowe. Piękno moich dzieł poruszy nawet umarłego. Widzę tu więcej elfów. Tak. Uciekliśmy z Wyzimy. W jaskini są ranni i chorzy. Jeśli chcesz, możesz porozmawiać z naszą przewodniczką, Toruwiel. Nie macie problemów z ludźmi mieszkającymi w okolicy? To kraina Pani Jeziora. My, Ensith, wyczuwamy takie rzeczy. Aura Pani Jeziora uczyniła ludzi lepszymi. Jesteśmy tutaj bezpieczni. Chociaż słyszałem o konflikcie z Vodianoi. Kim jest Pani Jeziora? Pani Jeziora to bogini tej krainy. Wsłuchaj się w plusk wody, szum drzew. Popatrz na zboża, które się kołyszą. Na uśmiechniętych ludzi. Wtedy zrozumiesz. Pojmuję. Zrozumiesz lepiej, kiedy ją spotkasz. Bywaj. Da się ją spotkać nawet. Była jakaś pani jeziora w książce, ale już zapomniałem centralnie, co się działo w tej części. To była ostatnia swoją drogą. A już zapomniałem. Geralt? Nawet się nie zdziwiłem na twój widok. To ja, Heredan. Nie poznajesz? Heredan? No tak, w sumie nie musisz pamiętać. Byłeś zajęty czymś innym. Dużo czasu minęło. Racja, Geralt. I widzisz, co mi z tego przyszło? Gówno, nie asymilacja. Starasz się, płacisz podatki, a potem jeden pogrom, drugi, palą ci karczmę i trzeba uciekać. Żyjemy w ciężkich czasach. Dobrze cię widzieć. Wydaje mi się, że to jakiś z pierwszych części książki. Ten elf jest. Co tu robisz? To co reszta. Jem korzonki i marzę o swoim miejscu na ziemi. Może zajmij się czymś mniej ryzykownym niż partyzantka. Ten etap mam już za sobą. Ludzie mi nie pozwolili żyć według mojego wyboru. To czas pogardy. Zostało tylko czekać na następne nieszczęście. Mogę ci jakoś pomóc? Nie chcę jałmużny. Pojmuję. A może zagralibyśmy w kości? W sumie, czemu nie? Nie mam nic do stracenia. Ale to mogę, nie muszę, nie? Dobra, no. Zagrajmy. Jakieś małe pieniądze. Może wygram od razu. Początek nie najgorszy, bo mamy dwie pary. Okej, okay, to spróbuję pokonać źródła w kości. Mam wrażenie, że dałeś mi wygrać. Nie chrzań, przestań jeść korzonki i zrób... Może tak zrobić. Spokojnie, teraz wygram z tobą, nie dam ci... Nie popuszczę ci tego. No i mamy trójkę. Parę i trójkę, więc... No naprawdę musi coś tam się niesamowitego wydarzyć. No i wygraliśmy.
Dziękuję państwu. Mam... Niechsza. Może tak zro... Jakie masz plany? Może znowu rozkręca jakiś interes. Tylko w wiosce tym razem. Dobra. Zostało nam jeszcze Torubiel i Elfka. To zobaczmy, czy z Elfką coś mogę pogadać. Pewnie nie. A. Czyli taki standardzik. Dobra. To Torubiel. Coś mi się wydaje, że słyszałem też o nich. Witaj, Geralt. Witaj, Elfko. Nie pamiętasz mnie? Wiele czasu upłynęło od naszego spotkania na krańcu świata. Straciłem pamięć. Nieważne. Mam na imię Torubiel. Cieszę się z tego spotkania. Ja też. W jakim celu przybyłeś? Wspomniałaś, że się spotkaliśmy. W Dol Blatana, Dolinie Kwiatów. To jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Podarowałam Jaskrowi lutnię. Używa jej do tej pory. Spotkanie z tobą zmieniło mnie. Kiedyś nienawidziłam ludzi. Wszystkich bez wyjątku. Twoje słowa zasiały ziarno niepewności. Później na wojnie cała ta nienawiść, zabijanie. Zrozumiałam, że nie tędy droga. Cieszę się. Ja też, Wiedźminie. Ja też. Mógłbym ci w czymś pomóc? Tak, mógłbyś. Jak widzisz, jesteśmy ranni i głodujemy. Rozmowy z wieśniakami nie poszły najlepiej, ale zrozum. Godność to wszystko, co nam zostało. W porządku. Powiedz, co mam zrobić. Może mógłbyś kupić nam trochę świeżego chleba? Dam ci oczywiście pieniądze. To 20 orenów. Powinno wystarczyć na 5 bochenków. Wrócę niebawem. Chyba nie. Nie, chociaż bochenki rzeczywiście są. Nie. No dobra, dobra. To elf nam dał fajnego questa. Znaczy elf Torubiel. Jestem ciekawy, czy coś tutaj będzie. Czy mogę zniszczyć to Ardem. Nie mogę używać znaków tutaj, okej. I kolejny korytarz. Też zablokowany, okej. A nie, wioska jest tutaj, dobra. Powaliłem się, że tu jesteśmy my. Że to jest ląd, tu jest woda, ale pod wodą jest wioska. A to mi się po prostu perspektywy podobcyły. Okej, dobra. To do wioski możemy łatwo tutaj sobie pójść szybko. W ogóle jak sobie przyglądam za zadania, to mamy tutaj ciekawy wątek. Nazywa się fazę w zasadzie. Drugi oddech. Okazało się, że salamandra jest wspierana. Tutaj literówka się wkradła. Wspierana przez królewską córkę Addę. Udało mi się rozbić organizację w zimie i zabić magistra, ale rozwścieczyłem przy tym królewnę. Triss uratowała mi życie, teleportując mnie z dala od miasta. Dopóki Adda się nie uspokoi, muszę unikać miasta, moi sprzymierzeńcy będą mogli w tym czasie działać. Czas złapać drugi oddech. Zanim się udamy do wioski i ogarniemy tam elfom żarcie, to pozwolę sobie pokonać te topielce. I znaleźć tego złodzieja, topielca Zefira, co skradł tam jakąś bransoletkę czy coś tam na jadzie. Pewnie animacja po prostu płynięcia będzie. Cutscenka taka. Ale pierwszą nie pominę, zobaczymy jak to będzie wyglądało po drugiej stronie. Geralt tutaj sprawnie operuje wiosłem, widać, że nie robi tego pierwszy raz. Wyspa Rybitw. Ale podoba mi się klimat tej lokacji. Naprawdę jest taki fajny, przyjemny, że chce się ją poznawać. Pewnie na wyspie będzie mnóstwo potworów, tak zgaduję. A tam będzie luz. Więc tutaj szybko te topielce trzeba zabić i... No, czy tam utopce, jeden ciul. Aha, i na tej wyspie to były wszystkie, dobra. Czyli już możemy z powrotem wracać. I ostatnie znajdują się nad jakąś rzeką. Tutaj przejście do wioski, okej. Czy
czyli przy tym przejściu będą. No to dobra, no. To akurat idealnie się złożyło, bo wchodząc do wioski też skończymy tego questa pod kątem pozbycia się topielców. Okazuje się, że wiwerny chyba będę musiał ostatecznie zabić, bo mi stoją na drodze. A niestety wątpię, żeby mnie chciały odpuścić. Oj, wiwerny też jestem w stanie one-shotować. O, to bardzo przyjemnie, bo je się długo bije, raczej. Na pewno dłużej niż topielce, więc miło. I mamy jakieś ciało. No i dużo renów i alkohol, to mi się podoba. No powiem wam, naprawdę chce się grać tutaj giereczkę, bo im dalej idziemy, to coraz fajniejsze są te lokacje. Leder. Ledery nawet i ciało. Ale to później może tam questa dostaniemy na to. Szuka do wioski. Aha, czyli mnie tu przetepa. Czyli to tutaj może być Alvin. Geralt! Co jest? Witaj, Jaskier. Jak się tu dostałeś? Teleportem. Ja też. Triss mnie teleportowała. To było niesamowite przeżycie. Musiała mieć gorszy dzień, skoro się zgodziła. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Bo mi przerwałeś. Powiedzmy, że ocaliła mnie przed pocałunkiem śmierci. Brzmi nieźle. Może wykorzystam w jakiejś balladzie. To bardzo urokliwe miejsce. Trochę tu zostaniemy. Zresztą Triss powiedziała, że musimy przeczekać, aż sprawy w zimie ucichną, a księżniczka przestanie marzyć o natychmiastowym pozbawieniu się życia. Coś w tym jest. Opowiedz mi o tym urokliwym miejscu. Tylko prozą. Okolica jest przepiękna. Ma taki magiczny nastrój. Wieśniacy dziwnie weseli, a wieśniaczki... Jaskier, do rzeczy. Julian i Alina są ludźmi. Mieszkańcami wioski Odmęty. Natomiast Vodianoi to rasa rozumnych, podwodnych potworów, które tworzą cywilizowane społeczeństwo i czasami wychodzą na ląd. A zapomniałbym o najważniejszym. Alina opiekuje się Alvinem. Tym Alvinem? No tak, chyba że ma brata bliźniaka. Jaskier. Tak, a właśnie, Triss prosiła, żebyś rzucił na niego okiem. Mhm. Podobno ktoś jeszcze go szuka. Tak. Czy jakoś tak. Jasne. Powiedziała coś więcej? Człowiek magistra. Idę do karczmy. Spodziewam się spotkać tam jakieś urocze dziewczę. No, obawiam się, że Jaskier może swoim urokiem zepsuć harmonię, która panuje w tym miejscu. Ale fajnie, fajnie. Bo okazuje się, że tutaj wszyscy trafili do tej wioski. Git. To jeszcze zanim tam do niej pójdziemy, do nich wszystkich w sumie, to pozbędziemy się szybko też tych topilczyków. To może, skoro znajduje się tutaj też Triss, to może też inni ludzie, typu Kalkstein, też się tutaj dostali. Bo chciał mu bardzo sprzedać jakieś rzeczy, tak, mieć dalej do tego taką możliwość. Chyba że pozostał na bagnach. O, zjadarka. Nowy monstrum. A, i ona się wgryza w ziemię. I z drugiej strony skakuje. Ciekawe. To okazuje się, że będziemy musieli z nią stoczyć pojedynek. Tylko problem jest taki, że cenzurę będziecie musieli mieć. No ale chyba przeżyjecie. Zobaczmy, co z niej dostaniemy. Zęby. O, to temu by można było. Ale to właśnie, to ja w takim razie krasnolud, ten Zańbach coś tam, to on musiał przejść dalej, bo ten quest dalej można robić. U niego, w twardym akcie. Czyli on gdzieś tutaj musi też być. Może wszyscy uciekli z tej zimy, kurde. Chociaż w sumie nie wiem, czy muszę to cenzurować. O, jest, topielec. Zephyr. Witaj. Długo cię szukałem. No, jesteś bardziej wytrwały niż twoi koledzy. Trzeba ci przyznać. No, ale... ostatecznie tak musisz umrzeć. Tak jak twoi koledzy. Ejju, ile tu rzeczy u niego. Tą chustą. Chustę mogę wziąć. No. Wyrzućmy. Krzesiwa. Weźmy to.
Korzystajmy w ogóle z ogniska, bo mamy po pierwsze nowe talenty, a po drugie też zobaczył jakbym za dnia. Jak to za dnia wszystko wygląda. Więc południe, bo w południu zawsze są wszyscy na swoim miejscu. I talenciki. Więc srebrne dalej tutaj potrzebują, tak? No to grupowy, bo grupowego najczęściej się korzysta. A srebrne talenty to tutaj wytrzymałość chyba, tak? Odporność na ból. Czas trwania ogłuszenia też krótszy. No. To zrobimy sobie porównanie, czy brzeg za dnia się bardzo różni od tego nocą. Witaj najado, witaj, witaj, witaj. Jest sprawa. O! Ta z tej wioski małpa taka. Czekaj, chyba ktoś mi to pisał, jak to się chyba nazywa. W komentarzach kiedyś, ale już zapomniałem nawet. Porozmawiajmy. Odzyskałem twój naszyjnik. To świetna wiadomość. Teraz kwestia twojej nagrody. Mogę ci dać księgę o Wodianoi, runę ziemi, albo będę leczyć twoje rany, ilekroć do mnie przyjdziesz. Opowiedz mi o wszystkich nagrodach. Opowiedz mi o wszystkich nagrodach. Księga o Wodianoi zawiera wiedzę o wszystkich typach ryboludzi. Runa ziemi służy do wzmacniania twego miecza. Możesz też wybrać mnie. Wtedy będę cię leczyć. Wystarczy, że przyjdziesz. Leczenia nie potrzebujemy. Księgę Wodianoi chyba, albo runę ziemi. Tylko nie wiem, czy tą księgę czytałem, czy nie. Dobra, weźmy księgę. No. Wybieram księgę o Wodianoi. Proszę bardzo. Nie wiem, jak można czytać takie nudy. Dziękuję. Mam dla ciebie coś jeszcze. Ta czerwona wstążka to amulet, chroniący przed utopcami. Weź, na pamiątkę. O. Git. Tylko nie mam miejsca na te rzeczy. Niestety. Ale było na książkę, okej. Okay. Aha, to po prostu opisuje Wodianoi, dobra. Taka książka. Myślałem, że kącik literacki będzie, ale... Bez niego też dam radę. Dobra. W takim razie... Możemy sobie wyrzucić książkę. Weźmy tą czerwoną wstążkę. No i zasygnet Straży Miejskiej możemy dać. Bo nie będziemy musieli się bić wtedy z tym wszystkim. No i to rzeczywiście będzie fajne. No to wracamy już do wioski. Pogadamy sobie z mieszkańcami. Kupimy chleb dla elfów. I takie tam. Co za upał. Nie mogę się doczekać nocy. Chociaż ostatnio mam straszne sny o północnicach. Opowiedz mi swoje sny. Śnią mi się północne demony, które wychodzą na świat, gdy księżyc jest wysoko. Śni mi się, że unoszą mnie w powietrze i tańczą wokół mnie, a potem spadam. Masz jakieś przypuszczenie, skąd takie sny? Pewnego razu poszedłem na pola w nocy i widziałem tańczące północnice. Nawet gdy to mówię, ciarki przechodzą mi po plecach. Chętnie posłucham. Widziałem, jak demony rodziły się ze światła księżyca, wiatru i stygnącej po dziennych upałach ziemi. Unosiły się nad ziemią i szalały. Jedna popatrzyła na mnie i je zmartwiałem. No, co sił w nogach uciekłem do wioski. Przysiągłem na Bogu, że więcej nie wybiorę się nocą na pola. Dzięki za opowieść. Postaram się coś zrobić z północnicami. No i proszę, nawet zadanie mamy. Nie wiem, bez zadania, ale dowiedzieliśmy, gdzie takie północnice przebywają tutaj. Dobra. Wioska wygląda fajnie, naprawdę podoba mi się. Wielbiciel krowy. Tak właśnie zrobię. A to jakaś wiara w zwierzęta tutaj. Spójrzcie, pani wiedźmi, no to nasza krowa czempionka. Przyjrzyjcie się dobrze, panie Wiedźmin. Taki krowy jak nasza
Więcej nie obaczycie. Rzeczywiście imponująca. Widzicie tę lśniącą sierść? Ten ogon? Te wymiona? Mhm. Chcemy ją pokryć bykiem czempionym z bykowiska. To będzie dopiero. Hodowla znana jak świat długi i szeroki. Nie wątpię. Ach, to nasza kochana pieszczoszka. Jaka ona śliczna. Bywaj. No. Git, no każdy coś tam lubi. Dobra. Ale tutaj wioska, fajnie mamy mapę wioski, fajną, kurde. Dom sołtysa, dom kowala, dom maliny, dom piekarza, krowa czempiońska, dom celiny, tralalala. I droga do mostu, okej. To od czego zacząć? Od domu sołtysa może. To sołtys ważna osoba, kurde, we wsi chyba, nie? Coś tam może nam powie. Tobias Hoffman. Nie byłbym sobą, gdybym przed rozmową oczywiście nie okradł miejscowego. No ale to wiecie, o co chodzi. Pewne przyzwyczajenia, tak? Nie! Sołtys wyszedł! Ta się minęliśmy. Witajcie, Monster Dzieju! Witajcie! Witam. Jak miano wasze, Monster Dzieju, jeśli wolno spytać? Wolno. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Ho, ho! Wiedźmin! Ho, ho! To się nam przytrafiło. Dwóch Wiedźminów. Ho, ho! Ja Tobias Hoffman sołtysem jestem. Ho, ho. No to powiedzcie, Monster Dzieju, co was sprowadza? Chcę pogadać o Wodianoi. O Wodianoi, Monster Dzieju, to z Julianem gadajcie. Interesem? Ano, z jeziora skarbeńki wydobywa, renowuje czy coś i do Wyzimy na handelek jadą. Macie może jakąś robotę dla Wiedźmina? Ludzie powiadają, że nad brzegiem jeziora pojawia się jakiś stwór. Ponoć wygląda jak ryba na dwóch nogach. Mówią też, że w krypcie na polach mieszka jakaś bestia. Ponoć potwór ogromne zębiska ma i wygląda jak martwa teściowa. Strasznie o nim opowiadają. Nagroda jakaś znajdzie się za te monstra? Przynieś mi do wody, a sypnę groszem. Pomówmy o czym innym. A co chcesz wiedzieć? Mieszkają tu jacyś nieludzie? Ano, mieszkają na brzegu, elfy. Tylko nijak się z nimi dogadać nie idzie. Chciałem żarcia trochę im odstąpić. No, fakt, że nie najświeższe było, ale jadalne. To mało mnie spojrzeniami nie zamrozili. Tacy jacyś są dziwaczni, Monster Dzieju. No, ale co mnie to? Ja tu mam co robić u siebie na wiosce. Słyszałem, że wesele będzie. A no, dobrześ słyszał. Wielkie weselisko córy mojej ukochanej Aliny. Za chrobrego pana ją wydaje. Pracowitego, uczciwego. Wiecie, Monster Dzieju, jakie to szczęście znaleźć dobrego chłopa dla córki własnej? Nie? Ach, takżem myślał. Tylko wam wojaczka w głowie. Nie tylko. Ale może macie jakieś zlecenie dla Wiedźmina? O tym to kiedy indziej gadać będzie. Rozumiem. No i jeszcze ryboludzie są. We wodzie mieszkają. Życie nam zatruwają. W jaki sposób? Ano, ostatnio się zbiesili jakoś. Do wody nas nie dopuszczają. Kilku chłopów poranili, kilku ubili. Rybole przeklęte. Pogadajcie z Julianem, on wie więcej. Pogadam. Monster... Okej, się dowiedzieliśmy co nieco od sołtysa. Kurde, nie wiem za co się połapać. To się może okazać, że to wesele się nie odbędzie, jak ta Alina chyba kogo innego kocha w ogóle. Czy coś tam, jakieś tam ta dziewczynka nam mówiła. Jakie rzeczy tu się dzieją. No ale zobaczymy. Pójdźmy do piekarza na razie kupić.
jakiejś bochenki. Czy zwabił? Można tak powiedzieć. Przejrzyj moje wypieki. Wszystkie z najprzedniejszej mąki z dodatkiem tajemnego składnika, który pewna nimfa z wdzięczności podarowała mojej rodzinie. Mam z... W czym... Mam dwa... Oj, oj, coś się szanownemu panu pomyliło. Chleb kosztuje 5 orenów za sztukę, czyli za 5 bochnów to będzie 25 orenów, jak babcię kocham. Zapłacimy, jeśli trzeba tyle. No te 5 orenów to tam przy naszym stanie kompa to nas nie zaboli raczej. O, no i tutaj jeszcze był. To w ogóle... Niepotrzebnie kupowaliśmy, ale dobra. Powiedzmy, że w uczciwy sposób też warto było nabić. Zobaczmy, co tam u syna kowala. Ojej, klient! Co w tym dziwnego? W odmętach bardzo rzadko ktoś kupuje broń. I chyba nie jestem dobrym sprzedawcą. Nie, to co mój tatko. Tatko? Mój ojciec prowadzi warsztat naprzeciwko. Ostatnio stwierdził, że nie nadaje się na kowala, więc kazał mi sprzedawać broń. Nie wiem, jaki to ma sens, skoro nikt jej nie kupuje. Ale nie chcę dyskutować z tatkiem. Może po prostu chciał ci dać jakieś zajęcie. Być może. Tatko strasznie się złości, kiedy łażę za nim i wypytuję go o wszystko. Powiedział, że chętnie postawiłby mój stragan na drugim końcu wioski. Ale woli mnie mieć na oku, więc mam siedzieć cicho i sprzedawać, gdy ktoś chce kupić. Dobra, no pokaż te towary, okej. Tu jakiś młot bojowy z Mahakamu, niesamowity. Runiczny sztylet z Mahakamu. To ojciec chyba jest normalnie mahakamskim kowalem. Co ty masz krasnoluda ojca, a sam nie jesteś krasnoludem? O co chodzi? Ale dobra. Pomijając te rzeczy, to tutaj mamy bardzo wiele fajnych rzeczy do kupienia. Jakieś runy, meteoryty. Także będzie można pomyśleć w sumie, czy na to nie wydać pieniędzy, skoro mam wszystko inne. A i możemy ci sprzedać w sumie ten nielegalny miecz też, bo mi się nie przyda. O kurde. I tu jeszcze jakiś super gwalchir mają za 3000. No, to nie byle jakie mieczysko, to jest lepsze od naszego. No, to tak kurde bardzo. No ale dobra, na razie nie będę kupował jeszcze. Okej, to zobaczmy, co tam kowal. Powitać. Witaj. W czym mogę dobremu panu pomóc? Kim jesteś? Mistrz Złota Rączka do usług. Naprawy wszelakie, wyrób przedmiotów dziwnych i nietypowych, kowalstwo normalne, artystyczne, stolarka. Jesteś bardzo wszechstronny. Ano, trzeba se jakoś dawać radę. Zajmuję się też innymi rzeczami. Wiecie, panie, mam dość kosztowne hobby. Hobby? Dokładnie. Mamy z kuzynem z Wysimy i szwagrem z Nowigradu plan stworzenia urządzenia latającego. Kilka już zbudowaliśmy, ale nie działały i trzeba było pokryć koszty leczenia pilota. Rozumiem. Tak? Aha, i u niego jak będziemy mieli wystarczająco tych, dobra, to sobie będziemy mogli kupić. Znaczy, no, kupić, co ja mówię, by zrobić miecz. Ech, baby, u nas zabójca potworów zawsze znajdzie coś do roboty. No tutaj jeszcze jakaś chatka jest. Drzwi do domu Aliny. To ta, co będzie wydawana. Może nam się zwierzy, że w sumie to głupio wyszło i nie chce. Dzień dobry. Witaj, jestem Geralt, Wiedźmin. Słyszałam piękną balladę miłosną o Wiedźminie, pióra mistrza Jaskra. Cieszę się niezmiernie. Wiedźmini to tacy rycerze walczący ze złem i niegodziwością ukrytą w mroku? Niezupełnie. Och, to było takie romantyczne. Kochankowie połączeni przeznaczeniem, którzy nie mogą się odnaleźć. Piękne. Zaiste romantyczne. Niebawem wychodzę za mąż. Co cię do mnie sprowadza? To ty opiekujesz się Alwinem? Tak. To cudowne dziecko. Ma takie duże oczy, takie piękne, takie romantyczne. Niestety mój przyszły mąż nie chce go przygarnąć. Jest taki racjonalny. Blech. Rozumiem. Chciałbym porozmawiać z chłopcem. Nie mam nic przeciwko. Zazwyczaj bawi się w wiosce lub pomaga mi w domu. Bywaj.
Zaczekaj, mam prośbę. Jeśli zajrzysz do karczmy, mógłbyś zerknąć, czy moja siostra Celina nie mąci w głowie mojemu narzeczonemu? Twój narzeczony przesiaduje w karczmie? W czym rzecz? Jest bardzo zdenerwowany. Nie chce ze mną rozmawiać. Wiesz, pokłóciliśmy się trochę o Alwina. Nie za wcześnie na kłótnie? Chce mieć ze mną własne dzieci. Twierdzi, że powinniśmy oddać Alwina do świątyni Melitele lub na Wiedźmina. Znajdziesz go w karczmie. Nazywa się Julian. Ciekawe. Kurde, tak sobie myślę, że z tym Alwinem może być ciężko, nie? No bo on cały czas tutaj ma zmienianą coś tam, osobę, która się nim opiekuje i wiecie, to nie wiadomo, co to się z nim stanie, jak on wyrośnie, no. Ciri chociaż od zawsze wiedziała, kto tam, powiedzmy, jest jej przeznaczony czy coś tam. A Alwin właśnie tutaj pogubiony może być troszeczkę. Co tam u ciebie słychać? Cześć, Geralt. Mam nowy dom, wiesz? I chodzę z Aliną na maliny. I w ogóle jest fajniej niż w zimie. Tylko tęskniłem za wami. Ja też. Widzę, że ci się to podoba. No, fajnie, że znowu się spotykamy. Będziemy razem zabijać potwory i złych ludzi? Alwinie, po pierwsze nie wolno krzywdzić innych, a w szczególności zabijać. Po drugie, walka z potworami jest bardzo niebezpieczna. Obiecaj mi, że będziesz ich unikał. Dobrze, obiecuję. Bo wiesz, tu też są elfy. I jedna jest bardzo piękna. Ma takie niesamowite oczy. I pokłóciła się z panem Tobiasem. Pobawimy się w zabij elfa? Naprawdę musimy porozmawiać. I z tobą, i z Aliną. To nie Alina. Wszystkie dzieciaki się w to bawią. Można być wielkim mistrzem albo krwawym iwinem. Ja zawsze jestem wielkim mistrzem. Pogadamy później. Takie zabawy. No nic, muszę z Julianem pogadać, okej. I bym bardzo chciał znaleźć też handlarza. To możliwe, że nawet trochę bardziej, aniżeli pogadać z Julianem. Adam. Witaj, panie. Me imię brzmi Adam. Me Geralt. Staram się napisać wiersz miłosny dla mej ukochanej Aliny. Zapytaj Jaskra, to poeta. Ponoć dobry. Powiedział, że miłość będzie moim natchnieniem, bo on jest teraz zajęty wykonywaniem manewru mylącego. Manewru? Uderzył w zaloty do młynareczki, by wzbudzić zazdrość panny Arleny. Jest bardzo przebiegły. Jak lis. Mam do ciebie pytanie. Tak? Kochasz się w Alinie? Przecież ona wychodzi za mąż. Kocham ją sekretnie, więc bądź dyskretny. A małżeństwo nie jest przeszkodą dla prawdziwej miłości. Bywaj. Taki rzut. Czekaj, nie uciekaj mnie tu. Czy w okolicy są jakieś elfy? Tak. Niedaleko stąd jest ich obóz. Są pokojowe? Całkowicie. Pan Tobias chciał im pomóc, ale ich przywódczyni odmówił. Typowe dla elfów. Okej, jeszcze czekaj, nie uciekaj mnie. No. Tak. O czym jest twój wiersz? Twe ręce tak smukłe, twe krągłości wypukłe. Dzień cały i noc całą głowę mą nachodzą od miłości obolałą. Wystarczy, bo i mnie rozboli głowa. No. Tak? No całkiem gówniane. I ukręci sama fizyczność tej Aliny, ale rozumiem, że nic poza tym. No to rzeczywiście może lepiej, żeby nie zostawał z tą Aliną. 9 owoców berberki w jednym. Wow, ale co to za chore splony. Wiecie, za jakie pieniądze będę mógł opierdzielić? No. Nie wiecie? No, powiem, że duże. Co o tej karczmie, kurde, mówią? A ja nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Znaczy, Jaskier do niej biegł. I ona była w ogóle gdzieś tam w polu, hen. Więc może tam powinienem pójść. Oczywiście. To wszystkie ważniejsze tutaj lokacje żeśmy sprawdzili. I możemy udawać się do karczmy. Jednakże. Do karczmy dostaniemy się w następnym odcinku. W tym jeszcze możemy odwiedzić elfy. Dlatego pójdę dać właśnie żarcie elfom. I tyle.
A patrz, i tutaj jest ta karczma i jeszcze chata guślarki. Z mapy przeczytałem. W ogóle tutaj jakieś te dziwne są. A to może z okazji tego ślubu tak udekorowali. Udekorowali. Tak mi się kojarzy, że na ślubach takie klimaty są. Czy tam weselach też. Ale dobra. Pójdziemy sobie dać elfom żarcie. Może coś nas jeszcze tam Toruwiel poprosi. Myślę, że tak, ewentualnie później będziemy mieli kontynuację tego wątku, bo nie wydaje mi się, że to na jedzeniu się tam tylko skończy, tylko coś więcej te elfy muszą jednak tutaj znaczyć. A do karczmy udamy się w następnym odcinku, dlatego że nie chcę, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Mogę robić raz na jakiś czas jakieś dłuższe odcinki, nie? Ale też bez przesady. Tutaj trzeba, wiecie, jakiś umiar w tym wszystkim znaleźć. O, i tak sobie tutaj stacjonują elfy. No i git, kurde. Czy mają swój kącik, nie tylko w jaskini siedzą. No to fajnie. Patrzę na ciebie. Mogę robić raz na jakiś czas te dłuższe materiały, jednakże... też muszą się pojawiać te krótsze, tak? Ponieważ jakbym co dwa dni miał wrzucać takie godzinne materiały, jak ostatnio mi się zdarzyło. Znaczy dobra, to nie były godzinne, tylko 50 minut i godzina. A dokładnie to 49 minut i 59 minut. Ale wiecie, umiar jest potrzebny w tym wszystkim. Bo wtedy mi się... to może trochę tak odechcieć trochę, bo wiecie, montowanie tego wszystkiego też swoją część czasu zajmuje i to po prostu, no mam nadzieję, że czaicie, o co chodzi. I tak jest nie najgorzej, ponieważ przed moim powrotem, jak wrzucałem wieśka, to tam do pół godziny to był taki zwyklak, no normalnie to 20-25 minut trwały te odcinki. Więc teraz jest i tak dobrze, bym powiedział. Nawet bardzo, bo naprawdę nie zeszliśmy chyba poniżej 30 minut. Od kiedy tutaj powróciłem. Jeśli tak, no to nie wiem, może tam raz czy dwa. Chyba w tym akcie czwartym może, czy tam w walce z magistrem. Wtedy to trwało krócej. 27 minut. No ale wiecie o co chodzi. Dajmy ten chleb w końcu. Ile bochenków miałem? 5. Potrzebujemy jedzenia. Bywaj. Dobra, żarcik to był. Jak się spytałem, bo zobaczyłem, że mogę Kupiłem spytać. Dla ciebie chleb. Wiedziałam, że nie zawiedziesz. Oto twoje 5 bochenków. Dziękuję. Może w końcu uda się zatrzymać tę lawinę nienawiści i zaakceptujemy siebie nawzajem takimi, jakimi jesteśmy. Oj, nowy poziom. No ale go rozdamy w następnym odcinku. Także chleb poprzedni zakończony. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku i cześć!